Dzień dobry Państwu, to jest taka audycja specjalna, poświęcona sprawie z Holandii. Wybaczcie proszę Państwa, idzie na FB, ja nagrywam w biurze w tej chwili, jestem w firmie. Jestem bez okularów, bo łatwiej mi obsługiwać komputer, no, progresy są dość drogie, więc używam normalnych okularów, a komputer źle się, w te, źle się na nie, z niego czyta. Dlaczego zdecydowałem się zrobić tą transmisję? Ponieważ stało się tak, jak przewidywałem, ja przyznaję się do pewnej manipulacji, którą wczoraj, którą wczoraj rzeczywiście zrobiłem. To nie chodzi o manipulację, żeby kogoś oszukać. Nie o to chodzi. Chodziło mi o zupełnie co innego. Proszę Państwa, ja nie wypowiadam się na temat powodów, dla którego władze holenderskie zareagowały. Nie wypowiadam się na ten temat. Jeszcze przed programem wiedziałem, że te powody być może są i być może trzeba było tak zareagować, jak zareagowały władze holenderskie. Chodzi mi o zupełnie co innego i komentarze, które były pod tym wszystkim, potwierdziły mi to dokładnie. Chodziło mi o to, że obywateli polskich można po prostu zabrać, a dzieci są obywatelami polskimi, bez żadnych konsekwencji, bez powiadamiania polskiej ambasady. I bez wiedzy. Chodziło mi również o nagłośnienie tego typu sprawy, właśnie dlatego, by uczulić władze polskie. Bo podstawiam podstawowe pytanie, proszę Państwa. Bardzo proste pytanie. Gdzie kończy się ochrona obywateli polskich przez państwo polskie? W momencie, kiedy oni opuszczą to państwo? Już? W tym momencie? Nie interesuje mnie, proszę Państwa, czy to jest Menel. Czy to nie jest menę? To są nasze sprawy i my będziemy te sprawy sądzić tu, w Polsce. Są PCPR-y, są państwowe polskie instytucje. Natomiast nie może dojść do sytuacji, w której obywateli polskich zabiera się bez papierka, czy przy jakimś nakazie właściwym dla państwa holenderskiego, bez wiedzy polskich władz. To jest niemożliwe nigdzie na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że to nie jest obywatel polski, ale obywatel amerykański, brytyjski czy obywatel rosyjski. Co by. Dobrze. Albo taka sytuacja jest w Polsce w stosunku do obywatela holenderskiego, który pije, chla, który dzieci maltretuje i polskie władze mu te dzieci zabierają. Co zrobi rząd holenderski? Co zrobi MSZ? Nie będzie się zastanawiał, czy to menel, czy to nie menel, tylko zareaguje. I o to mi, proszę Państwa, chodzi. Ja nie wymieniam nazwiska tej osoby, której te dzieci zabrano i nie wymieniłem. Wczoraj jeszcze przed programem, bezpośrednio w programie sprawdziłem pewne rzeczy, rozmawiałem z tą osobą, nie podobały mi się pewne twierdzenia, zgadzam się z wieloma komentarzami, z pytaniami, ale to jest absolutnie w tej chwili nieważne. Obywatel Polski jest obywatelem polskim bez względu na to, czy popełni przestępstwo, czy nie popełni przestępstwa i wymaga ochrony państwa polskiego. Pomocy prawnej, to chyba nawet jest dziś w Konstytucji zapisane. To chyba jest w regulaminach zapisane. Po co są polscy urzędnicy na placówkach opłacani przez zresztą podatników? Po co? Po to tylko, żeby, żeby mówić, a bo tutaj jesteście na, jesteście na terytorium Holandii, więc musicie, podlegacie prawu holenderskiemu. Nieprawda, proszę Państwa. Nieprawda. Ja przypomnę proces tej dziewczyny we Włoszech, która zabiła jakąś koleżankę czy coś. Amerykanie zrobili wszystko, by była ona sądzona w Stanach. I wyciągnąć ją z, po, po, z procesu włoskiego. Wszystko, mimo że tam były rzeczywiste przesłanki do tego, że ta osoba zamordowała. To jest ochrona obywatela własnego kraju. Jak my mamy, proszę Państwa, teraz ja to mówię w kontekście opcji, a to mówię, zresztą powiem wieczorem w KHT o tym. Również. Tej opcji ja mówię uruchomiony. Jak, jeśli my z jednej strony potępiamy naszych posłów, Europarlamentarzystów, Euro dziennikarzy, że idą na skargę na Polskę, za granicę. Ja sam jestem z tym przerażony i dziwię się, jak tak można, że żądają od Unii Europejskiej, od Brukseli reakcji, a jednocześnie sami siebie tak traktujemy? Ja nie neguję yy, racji wszystkich stron. Nie chodzi mi o to. Jest jedna podstawowa rzecz. Jest obywatelka Polska, są obywatele polscy którzy zostali przez państwo holenderskie porwani, tak porwani, bo jeśli byłaby sytuacja, w której musieliby zareagować, bo rzeczywiście byłoby jakieś sprawy maltretowani, i tak dalej, i tak dalej, jakie różne te historie, to powinni to zgłosić natychmiast na ambasady Polski, taki jest obowiązek. To samo się działo w Wielkiej Brytanii, proszę państwa, gdzie ja byłem, kiedy zamykano za ewidentne przestępstwa. Obywateli polskich, i zawiadamiano natychmiast ambasadę. I policja, która z takiej, pamiętam jedną sprawę gdzieś z takiego szkockiego miasteczka, którego na mapie byłoby ciężko znaleźć, gdzie tam policja jakiegoś awatrującego się Polaka zamknęła. Natychmiast zadzwonili do Scotland Yardu, ustalili polską ambasadę, to wszystko zawiadomili, że coś takiego jest. To jest obowiązek. To jest, proszę Państwa, obowiązek w konwencjach międzynarodowych. I o to mi chodzi. Ja zupełnie nie rozumiem również tego hejtu niesamowitego. Jedna z pań pod na SWT TV, nie będę wymieniał jej nazwiska, nie wiem czy sobie życzy, prosiła mnie, żeby na pliw się skontaktować. Dobrze skontaktuję się. Pisze mi, że zaczynają ją irytować takie bzdury, i podaje mi również nazwisko, jakieś dziwne nazwisko holenderskie. Ja nie wiem, kto to jest, pani się śmieje, jak to dziennikarz nie wie. Nie, to okazuje się, to jest rzecznik praw. Rzecznik Praw Dziecka w Holandii, nie interesuje mnie instytucja holenderska w tym momencie. Nie interesuje mnie Rzecznik Praw Dziecka w Holandii. Absolutnie, niech sobie Holendrów męczą. Chodzi o co innego, chodzi o to, cały czas powtarzam i o to mi chodziło. Państwo polskie jest zobowiązane do ochrony obywatela polskiego również za granicą. Problem jest jeden. Istnieje jakaś rada polonijna przecież w msz jakiś konsul do spraw Polonii w na placówkach. Pytanie jest o definicję Polonii, proszę Państwa. Co to jest ta Polonia? Niestety, ta definicja to jest nadal definicja Wydziału 11 Departamentu I MSW, w którym pracowałem. Powstała zresztą w czasach, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o Wydziale 11, a więc na przyłomie lat 40. i 50. I ta definicja Polonii obowiązuje 27 lat po obaleniu komuny w Polsce? Co to jest ta Polonia? Czy ci, którzy jadą czasowo do pracy na 3-4 miesiące, są Polonią, czy nie są Polonią? Czy ci, którzy tam pracują z różnych przyczyn, nie mają obywatelstwa, nie przyjmują obywatelstwa, nie są już Polakami? Jeżeli nie są, to po cholerę uznajemy podwójne obywatelstwo. To nie uznajmy podwójnego obywatelstwa. To wymuśmy w takim razie. Bądźmy logiczni. Jeżeli uznajemy, że ktoś jest że ktoś jest obywatelem Holandii tylko i wyłącznie i nie patrzmy na to, że on ma dodatkowe obywatelstwo, czyli obywatelstwo polskie. Wymuśmy w takim razie, zróbmy prawo, w którym możemy mieć tylko jedno, jedyne obywatelstwo w tym momencie. Skoro uznajemy podwójne obywatelstwo, to obywatelstwo polskie jest przednie. Bo proszę Państwa, nawet jeżeli policja holenderska, czy ta holenderska fundacja, czy jakieś tam holenderskie instytucje miały rację, to Dwoje obywateli polskich, nieletnich, może przestać być obywatelami polskimi. Może przestać być, bo zostaną tam przeznaczone do adopcji, dla Holendrów itd. itd. Ja wiem, że to, rodzi bardzo, że to rodzi natychmiast wiele skutków, wiele teorii spiskowych. Ja również usłyszałem, jak ta pani, matka tych dzieci, opowiada mi, że te dzieci są sprycowane, że te dzieci są sprzedawane, prawie że na macę. Prawie, żeby do przerabiania na macę, czy do pedofilii, i tak dalej. To jest niepotwierdzone. Nie ma żadnych dowodów na to materialnych. Nie jest to prawdą. Jeśli były takie trzy czy cztery wypadki, to oznacza, ale to nie oznacza, że to jest pewna konsekwencja, pewna rzecz. Że to, jest, że to jest pewien proceder. Może jest, może nie ma. Nie wiem. Nie interesuje mnie to w tym momencie. Też słyszę, że jedna z tych, że jedna z fundacji kłóci się z drugą fundacją. Notabene, proszę się nie obrażać, tu nie chodzi o przywalenie komuś, ale uważam, że te wszystkie fundacje w tym momencie są po prostu przekleństwem. Są przekleństwem, ponieważ jeśli sami pracownicy ambasady RP radzą iść do fundacji, to jest jakby takie usprawiedliwienie. Po drugie, część tych fundacji jest finansowana. Nie oskarżam oczywiście fundacji Barka, nie o to chodzi. Będę z nimi rozmawiał, nie oskarżam nikogo. Prawdopodobnie uznam również ich punkt widzenia, konieczność interwencji. Uznam, bo z wstępnej rozmowy wiem, że rzeczywiście mogli mieć trochę racji. I wiem, że to się nie spodoba natychmiast innym, ale mnie to nie obchodzi. Tylko że te wszystkie że część tych fundacji zajmujących się teoretycznie Polakami za granicą jest finansowana przez miejscowe władze, więc na czyją korzyść działa? Polaków czy miejscowych władz? Prawda? Nie można pozwolić na to, byśmy sami siebie ten sposób traktowali. Wielu z Państwa u mnie na profilu krytykuje Żydów. Wiecie, że ja nie cierpię antysemityzmu i możecie nazywać mnie jak chcecie. Nawet kryptożydem, mnie to wszystko jedno, mnie to naprawdę serdecznie wisi, mówiąc kolokwialnie. Natomiast weźmy przykład z Żydów, jak oni bronią siebie. Dlaczego nie bierzemy pozytywnych przykładów? Jak oni bronią przedstawicieli swojej narodowości? Jak bronią obywateli swojego kraju? Weźmy przykład z Amerykanów, z Niemców, nawet z Holendrów. Którzy potrafili zrobić wszystko, by katastrofę, były to zastrzelenie samolotu, MH, ileś tam, żeby to wyjaśnić. Bo byli tam obywatele holenderscy. A u nas, co się dzieje u nas, proszę Państwa? Polak wyjeżdża za granicę, to słyszy od razu menel, patologia. Dobrze, nawet jeżeli, to są nasze sprawy, jeśli ta osoba, której odebrano dzieci, obywatelka polska. Popełniła przestępstwo wobec tych dzieci i należy jej te dzieci odebrać. To jest to państwo polskie, które powinno to zrobić, a nie państwo holenderskie. A państwo holenderskie, które uratowało te dzieci, jak będzie pewnie twierdzić, powinno zawiadomić, gdzie te dzieci są, odpowiednie polskie władze na terenie Holandii, a jest to ambasada RP i konsulat. I wtedy powinno się zastanowić wówczas, w rozmowach ze wszystkimi stronami, czy. Państwo polskie decyduje się na oddanie tych dzieci? Holendrom? Czy nie? Czy ekstradycję do Polski i załatwienie sprawy w Polsce? Co zrobić z matką? Zbadać tą sprawę, bo to jest sprawa państwa polskiego. Dla mnie cały czas jest to porwanie polskich obywateli przez władze holenderskie i tak będę do końca mówił. Nie mo dlaczego, bez względu na to, co się. Co państwo powiecie? Bo to jest. Bo tak to wygląda. Powinna zadziałać, być zawiadomiona prokuratura o właściwości miejscowej i wszcząć automatycznie śledztwo z urzędu na temat porwania obywatela polskiego. Bo inaczej, proszę państwa, my przegramy. Nie dziwmy się opcjom nuklearnym, skoro my sami siebie po prostu w ten sposób wydajemy. Wydajemy innym. Dobrze, rozumiem, że są dobre intencje. Ale co to oznacza? To oznacza, że Polacy i ci działacze polonijni za granicą nie wierzą w intencje, polo, w intencje państwa polskiego, nie wierzą w możliwość, w działalność instytucji państwa polskiego, nie bronią tych instytucji państwa polskiego, czyli państwa polskiego, a działają na rzecz instytucji obcego państwa. No, przykro mi, tak to wygląda. Tak to wygląda, tak uważam. I dlatego właśnie zdecydowałem się nagłościć taką właśnie skomplikowaną sprawę, w której rzeczywiście racja jest po być, racja jest po wielu stronach i na pewno Fundacja Barka, bo o niej mówię, która zadziałała, zadziałała w intencji tych dzieci, tylko podświadomie wszyscy wpisują się, wpisują się w pewien archetyp działania, zdejmując odpowiedzialność z instytucji państwowych. To jest paranoja. To jest straszne, bo jeśli my się nie będziemy szanować, to, proszę Państwa, nikt nas nie będzie szanował. Nikt nas się nie będzie obawiał, że, bo wszyscy wiedzą, że za Polakami nie stoi państwo. Ja również wiem, że nie ma takiego świństwa. To ja słyszałem od Polaków pracujących na Czarno w Londynie. Przepraszam, napiję się kawę. Przy okazji zareklamuję swoją firmę. O, Odwrotnie jest, także trzeba odwrotnie czytać. Proszę Państwa, ja słyszałem od Polaków, będąc w Londynie wiele lat, pracując w ambasadzie, mając do czynienia również z konsulatem, słyszałem od Polaków wiele lat, że lepiej nie mówić po polsku, że nie ma takiego świństwa, którego by Polak Polakowi nie zrobił. A potem się dziwimy, że wchodzą w nas jak w masło. Prawda? Wszyscy się dziwimy, że wchodzą w nas jak w masło. Proszę Państwa, to jest jakaś paranoja. Bo to my jesteśmy temu w rezultacie winni. To stanowi także, jeszcze raz powtarzam, usprawiedliwienie dla placówek dyplomatycznych. Ja słyszę, ja w konsulatach pracuję wielu ludzi tak zwanych miejscowych, tak to się nazywa, czyli ludzi będących tam ile lat, w danym kraju tam pracują. I co ja słyszę o tych ludzi w Londynie, na przykład, e, nie ma co interweniować, bo to menele, bo to menele, bo to menele, bo jedni zrobili karierę, takim się przynajmniej wydaje. I uważałem się lepiej od tych, którzy chwytają się prac dorywczych. A każdy jest obywatelem polskim, proszę Państwa, każdy jest obywatelem polskim. Miałem wielokrotnie sytuacje tego typu, w których interwencje były wymuszane czasami przez różne takie okoliczności. Była sytuacja, w której rzeczywiście policja brytyjska. Wyciągnęła jedną z dziewczyn z takiego no, dziwnego, dziwnego miejsca, ale zawiadomiła nas natychmiast i było podstawowe pytanie, czy ekstradycja do Polski i leczenie, leczenie i różne rzeczy będą w Polsce się działy, przy narkomanie i tak dalej, czy godzimy się na stronę brytyjską? To Brytyjczycy się pytali, czy my się na to godzimy. To była obywatelka Polska i oni wiedzieli, że to jest obywatelka Polska, a nie obywatelka brytyjska. Ponieważ dziewczyna prosiła, ponieważ pochodziła z bardzo ciężkiego środowiska tu w Polsce, no to, to ustaliliśmy z Anglikami, że dobrze, jeśli będzie leczenie, ale na konsulat będzie nadzorował to leczenie w tym momencie. I można to było załatwić jak się chciało. Oczywiście czasami konsulowie absolutnie się nie godzili, ale akurat konsul generalny w Londynie był człowiekiem bardzo kompetentnym i robił wszystko, by pomóc Polaków. Za mojej bytności oczywiście. I większość obsługi konsulatu wtedy była taka, jaka była, i godziliśmy się w wielu sprawach. Nawet w sprawach, o których wiedzieliśmy, że strona brytyjska ma rację. Interweniowaliśmy, bo to są obywatele polscy. Czasami wykorzystywano również moje policyjne znajomości do tego, żebym, żebym prosił policję o to. Natomiast to, co się dzieje w Holandii, czy chyba w Niemczech, czy w innych krajach, jest dla mnie naprawdę coś strasznego. Ja usłyszałem, czekam cały czas, nie wiem, czy to prawda, to nie powiem, że podobno jakiś polski dyplomata powiedział, że do jakiegoś radia, że to jest patologia tutaj. Tak nie może powiedzieć konsul. Nie może tak powiedzieć żaden dyplomata. To niestety tak wygląda. I dlatego zrobiłem tą audycję, proszę Państwa. I pani pisze mi, ale są tu w, nie w Polsce i same tu nie przyfrunęły. Tak, same nie przyfrunęły. Same tu przyleciały, ktoś je wziął. To może trochę bez sensu, ale nadal są polskimi obywatelami i tymi i dopóki będą polskimi obywatelami, należy im się ochrona. O to mi chodzi. Chodzi mi o zmuszenie instytucji państwowych do prawdziwych reakcji, proszę Państwa. Do reakcji takich właśnie, które będą reakcjami dość... że ja poglądam komputer... Patrzę, co piszecie. Yy, tak i, I tak będzie, dopóki my sami sobie będziemy traktować, bo miejscowe władze wiedzą, że poza Polakiem nikt nie stanie. Za Polakiem nikt nie stanie. I to jest błąd. Dlatego my tracimy obywateli to nie tylko dzietność, nie tylko zakazy czy nakazy. To nie tylko 500 plus. To jest również to, żeby te. Kilka milionów Polaków, którzy wyjechało z Polski do pracy tam, czuło się nadal Polakami w ten sposób i nie zostawało samymi. Same. I niestety, państwo, jak widzę, się to absolutnie wpisuje. Państwo, jako instytucje i państwo, jako państwo, ponieważ część tych komentarzy jest dla mnie przerażająca. Dlaczego nikt nie myśli państwowo? Zabrano obywateli polskich. Raz jeszcze powtarzam i ja to kwalifikuję jako porwanie. Dlatego uważam, że ambasada czyli MSZ, oraz odpowiednie polskie władze, czyli prokuratura, powinno, powinny zareagować szybko. Ja wiem, że to, co mówię, niektórym się wydaje śmieszne. Proszę się nie tu nie pisać, że jakiś hrabia nam pomoże. To nie jest żart, proszę pana. Żaden hrabia nam nie pomoże, a wręcz odwrotnie. Co tutaj jeszcze mamy? No, pani Ania potwierdza mi to. Słucha mi, niestety potwierdza. Od 2011 pracuje poza Polską, Holandia, Niemcy, raz Anglia. Niestety Polak, Polakowi świnią w większości przypadków. Zawiść, zazdrość, kopanie dołów wzajemne. Sama doświadczyłam polskiej zawiści na sobie. Smutne. No właśnie. No właśnie. To jest bardzo to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre stwierdzenie, bo tak jest. Pan Marcin Osadowski. Bo lata komuny odebrały ludziom godność i podstawowe zasady prawa. Proszę Państwa, mam proste pytanie. Mam proste pytanie. W roku 2005 wyciągaliśmy młodego chłopaka, mającego lat 16, 2005 rok jest, lat 16, mającego lat 17, przepraszam, którego oszukał taksówkarz londyński. Prosiliśmy go, znaczy policja znalazła tego taksówkarza, potem i go troszeczkę też i wszystko się zdało. I stwierdzenie tego w 2005 roku, stwierdzenie tego 17-latka. Bo komuna nie nauczyła go angielskiego nie mógł się dogadać. On się urodził w 1989 roku, proszę Państwa. Panie Marcinie, lata komuny minęło 27 lat. Większość tych ludzi ma góra 30-35. Ile lat oni mieli? Co ich ta komuna nauczyła? Nic. Oni się nauczyli tego wszystkiego, mogli, mieli, mieli szansę, mogli się nauczyć potem. Więc o co chodzi? Więc o co w tym wszystkim chodzi? Minęło 27 lat. Czy my za 100 lat też będziemy mówili o latach komuny, proszę Państwa? Kiedy już nikt nie będzie żył, który był w PRL-u? Więcej. Już za 20 lat prawie nikt nie będzie żył z tych, którzy ukształtowani byli w komunie, tak jak ja. Bo ile ja mam jeszcze lat życia? 5, 6, 7, góra 10. W moim zawodzie się jak przeżyje 70. to, uhu, uh, uh, jaki stary wszyscy mówią. W tym momencie. Więc to jest tłumaczenie? To jest najłatwiejsze tłumaczenie. To jest tak jak z tymi fundacjami. MSZ tłumaczy, są fundacje, radzimy do fundacji. Ja słyszę, że prokuratura nie chce przyjąć sprawy. Nieprawda. Prokuratura chce przyjąć sprawę, tylko nie będzie przyjmować sprawy robionej w sposób histeryczny, w sposób idiotyczny I, spyta i mówi, że jest podejrzenie, że kradli dzieci, dzieci naszy, nafaszerowali i dzieci przerobią na macę, Prawda? Tu jest konkretna rzecz. Przyszła władza, przyszła, przyszły instytucje obcego państwa, bez powiadamiania władz polskich i bez, może nawet, asysty kogoś z konsulatu, odebrała dzieci. Zaodebrała, przeniosła obywateli polskich gdzieś, gdzie nikt nie wie, gdzie one są. O ile ta, prawda? I nie ważne jest w tej chwili, czy, co było podstawą, ważne to jest, ważne jest to, że popełniono, że złamano procedury, bo zastosowano w stosunku do obywateli polskich. Raz jeszcze powtarzam, o to mi wczoraj chodziło. I nikt chyba tego nie załapał, o co mi chodzi. Chciałem właśnie również, jeszcze raz powtarzam, to na tym polega ta manipulacja. Chciałem również wziąć przypadek tak kontrowersyjny, jak przypadek tej pani. Kontrowersyjny. Prawda? Panie Marcinie, ja się z panem zgadzam. Tak było w przypadku tej pani Magdaleny Żuk. Podobnie było. No bo pojechała na zabawy, na tego, co nas to obchodzi, mogła nie jechać. Nieprawda, proszę Państwa, nieprawda. I jeżeli chodzi o komunistyczne myślenie, to zdekomunizowało się wielu ludzi takich jak ja. Natomiast niestety w przypadku MSZ-u komunistyczne myślenie jest. Stąd ja powiedziałem o tej definicji polonii. Warto by w ogóle skasować pojęcie polonii jako takiej, bo polonia ma konotację ewidentnie z latami komuny i z latami po wojny i powojennymi. Może by jednak sprowadzić, sprowadzić wszystko do mniejszości polskiej. Po prostu. Zrozumieć, że ci, którzy wyjeżdżają nawet na pół roku, też są elementem obywateli polskich, i tak dalej, ale to nie jest temat na tę audycję. Chciałem właśnie to Państwu powiedzieć. Już, 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 już. No tak, żył i pozwól żyć. No bardzo dobrze, wszystko będzie cacy. Nie o to chodzi. Już patrzę, co tutaj jeszcze jest, ale nie widzę. Dobra, proszę Państwa, nie będę już dłużej Państwu zawracał głowy. Wszyscy się przygotowują do świąt. Wieczorem będzie KHT, już normalna. Poruszę parę tematów, między innymi pewnie tą opcję. Ale proszę zawsze myśleć o tym, o tym wszystkich. Ja dlatego to zrobiłem i dlatego to robię, nie dlatego, żeby ktoś powiedział, a wpuścili go w kanał, bo to nie o to chodzi. Nikt tak nie powiedział. Nikt tak nie powiedział, proszę państwa. Yy, tu chodzi o to, że, czy, że ja jestem państwowcem. Ja uważam, że obowiązkiem, że w większość fundacji, nie oczywiście proszę nie brać do siebie i fundacji o barka, nie bierzcie tego do siebie, to nie o to chodzi robi bardzo złą robotę, bo jedno i jednocześnie usprawiedliwia oficjalne instytucje państwa polskiego. To jest obowiązek, to jest psi obowiązek państwa polskiego chronić swoich obywateli wszędzie, gdzie są, bez względu na to, ile ci obywatele mają lat. Po prostu, Po prostu. Bo państwo chce tych obywateli. Państwo wymaga od tych obywateli. Wszyscy Państwo mówicie, trzeba kochać Polskę. Bardzo dobrze. Tylko ja zadaję pytanie, czy Polska wszystkich kocha? To ja tym, na tym polega problem. Na tym polega problem. Czy my kochamy siebie nawzajem w tym momencie? Czy my siebie nawzajem szanujemy? I to jest to pytanie. To jest pytanie, które powinien sobie zadać każdy rządzący w naszym kraju. Każdy rządzący. Bo po co jest ten rząd? Po co są? Po co jest MSZ? Do reprezentowania interesów Polski i Polaków. Polska to nie jest abstrakcja. Polska to jest zbiór obywateli kraju o nazwie Polska, zbiór ludzi o narodowości polskiej, zbiór obywateli polskich. I po to są stworzone te instytucje, żeby służyć tym właśnie obywatelom, proszę Państwa. Tak to jest. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wieczorem na damkach HD. To się oczywiście znajdzie w swoim czasie na YouTube. Na razie wracam do domu i jakoś to wrzucę, jak ściągnę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.